Wygraliście, ale w stylu, który no nie był idealny. No tak, na pewno. Patrząc na to, jak zagraliśmy w Gdańsku, zagraliśmy naprawdę, naprawdę bardzo dobre zawody, ale przegraliśmy. A tutaj no styl był na pewno gorszy, ale jest zwycięstwo, więc na pewno z tego się cieszymy. Takie mecze też się na pewno będą jeszcze zdarzać, że będą mecze ciężkie, będziemy też część spotkania musieli się bronić, ale sztuką właśnie takie mecze wygrywać, zwłaszcza z drużynami, które będą walczyć o utrzymanie, to tak właśnie takie mecze wyglądają. No tak, no Wisła, dla Wisły każdy punkt tutaj byłby ważny na wagę możliwie utrzymania. Zresztą z tym też było ryzyko, że mogą w ostatniej chwili coś strzelić, ale wy nie pozwoliliście na to. No dokładnie, zagraliśmy na zero z tyłu. Bardzo ważne to dla nas, zwłaszcza po tym, że w Gdańsku tak łatwo straciliśmy te bramki. I tak jak już powiedziałem, no styl do 30 minuty naprawdę wyglądało to jeszcze nieźle, a później nie graliśmy swojej piłki, ale najważniejsze jest zwycięstwo. A ta współpraca między Piotrkiem Parzyszkiem a Jorge Felicem jest niesamowita. Jak to patrzysz z boku? Czy to prawda, że na treningach dokładnie to samo ćwiczą i strzelają te bramki? No na pewno na treningach już trenujemy dosyć sporo ze sobą, więc pewne automatyzmy wyrabiamy i można powiedzieć, że wiemy czasem w ciemno, gdzie partner pobiegnie. To co? 3 dni odpoczynku i gramy z Wisłą. To dużo czasu czy mało? Na pewno wystarczająco, to na pewno i oczywiście tam będziemy grać o 3 punkty.